Tak, właśnie ten film był nagrywany 4 lata temu, a w ogóle to cześć, dzisiaj Manko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o fotografii analogowej, więc to także wpisuje się w content mojego kanału, że tak powiem. Te zdjęcia, które tutaj są na tych moich drzwiach przesuwnych, to są właśnie zdjęcia z tego odcinka, który przed chwilą widzieliście. Ja w tamtym odcinku mówiłem, że od czasu, gdy go kupiłem, zepsuł się. Nie naciąga mi kliszy. Tutaj coś się zablokowało. Jak ktoś umie naprawić, niech się zgłosi, może mi naprawić. No i po 4 latach zgłosił się do mnie Józek. Sorry, że będę mówił Józek, bo nazwisko masz tak trudne do wymówienia, gorzej niż moje. I dziś otrzymałem przesyłkę od Józka, który naprawił mi aparat. Dawid zajmuje się fotografią otworkową. Kiedyś na jednym z jego kanałów widziałem, jak właśnie opowiadał o tym Pentaxie i on się akurat mu zepsuł, zacięła mu się migawka. To jest ten Pentax, który w jednym z tych filmów tak zjeżdża ze stołu. Właśnie ten egzemplarz. Dobra, już się nie zgłaszajcie, bo już po nim. Wysłałem mu w takim pokrowcu skórzanym, ale ten pokrowiec tak spartaciał, nie wiem czy dobrze to odmieniłem to słowo, że ta skóra tak kruszy się, że zabrudziła mi cały aparat. Pamiętam, jak to wysłałem i niepotrzebnie mu w tym chyba wysłałem. Jest, jest, moje cudeńko, Pentax ME Super. Tak, ten aparat jest naprawdę super, chociaż go użyłem kilka razy, ale sprawdźmy, czy działa naciąg. Czy migawka działa? Kurde, no zacięło się. Ja pierdzielę, chyba znowu zacięło się. A miał być taki fajny odcinek. Może trzeba obiekty zamontować. Nie wiem. Ale raz cyknął, słyszeliście. Jak nie pasuje? Obiekty nie pasuje? Aha, bo jest M42. Obiektyw. O, działa! Już! Kurde, już przestraszyłem się, że zepsuło. Zepsuł się znowu, ale cyknął. Działa. No już myślałem, że zawału dostanę, że naprawił mi aparat i wrócił znowu zepsuty, ale działa, 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 dobrze. Jeszcze raz, bo jestem niepewny tego. Trzeba mocno chyba szybko naciągnąć. Wypuścić. Cyknąć. Działa, dobra. Odetchnąłem z ulgą. W jaki sposób był naprawiany ten aparat? W ogóle zepsuło się, naciąg się zepsuł, jak widzieliście, przed chwilą też się zepsuł, ale je naprawiłem. Po co ja wysyłałem, mogłem sam sobie naprawić. Józek jest, pisał mi, wykładowcą na krakowskiej AGH. Akademia Górniczo-Ochotnicza. Ma swój kanał na YouTubie związany z krótkofalarstwem. Podkleję w opisie link do kanału Józka. Jak sam twierdzi, mieć jedną pasję to jest trochę nudno, więc oprócz krótkofalarstwa zajmuje się również fotografią analogową. Wykłada na AGH. Co wykłada, to nie wiem, bo nie spytałem. Także człowiek, orkiestra, inżynier i bardzo właśnie technicznie podszedł do naprawy tego aparatu. Samej naprawy nie pokazał, a w ogóle nagrał filmik na temat tego aparatu na swoim kanale, ale nie pokazał, w jaki sposób naprawiał ten aparat, bo powiedział, że to jest nudne, ale bardzo zaciekawiło mnie to, że po naprawieniu bardzo technicznie podszedł do tego i sprawdził, czy mimo tego, że tam zdjęcia się robią, czy migawka otwiera się prawidłowo na odpowiedni czas. Pokażę wam, w jaki sposób ja sprawdzam aparaty, w jaki sposób mierzę ich migawki, żeby być pewnym, że zdjęcia, które robię, są dobre. Żeby to zrobić, zbudowałem urządzenie, w którym tu widzimy laser, czy właściwie taki diodę laserową, która wysyła tutaj sygnał świetny, przebiega tutaj promień światła, trafia do fotokomórki i następnie sygnał z fotokomórki dostarczony jest do oscyloskopu i na oscyloskopie będziemy widzieli, co się dzieje w tym aparacie. Dla przykładu weźmy sobie jakiś czas, na przykład czas 60. Spróbujmy. 1,6 sekundy. O, widzimy, zobaczcie, jaki piękny przebieg.
tutaj widzimy, dioda nie świeci, fotokomórka nie widzi diody. W momencie, kiedy otwiera się migawka, to zaczyna działać. Fotodioda widzi diodę, widzi światło lasera, więc ma stan niski i potem wraca z powrotem do góry. Nas interesuje ten czas otwarcia. To jest średni czas otwarcia migawki, czyli pierwsza kurtynka odsłania nam diodę, film jest naświetlany, a druga po pewnym czasie zamyka tą migawkę. Nas interesuje ten czas. Zobaczmy, jaki to jest czas. Kursor. I zobaczmy tutaj. O. Tutaj zaczyna się coś dziać, czyli otwiera się pierwsza kurtynka, druga się zamyka. I czas mamy tutaj 16,6 milisekundy. 16,6 milisekundy. Natomiast 1,6 sekundy czas otwarcia migawki powinien wynosić 16,7. No więc to jest bardzo podobny czas, praktycznie jednakowy. Następny problem okazał się, że po przesuwaniu filmu zdjęcia, klatki nie były cały czas na tej samej odległości. Niektóre się nakładały na siebie, klatki, zdjęcia, a niektóre były bliżej, niektóre dalej. I to też chłop dopracował. Tu na końcu, zobaczmy, jest niestety niepokojąca rzecz. Doszedłem do końca filmu i klatki mi się zaczęły nakładać jedna na drugą. Aparat nie dał mi znać, że jest koniec filmu. I jak widzieliście na poprzednim negatywie, niestety okazało się, że są problemy z przewijaniem filmu, dlatego postanowiłem zajrzeć do aparatu. Znalazłem ten błąd, o którym za chwilę mówiłem. I postanowiłem przestrzelić film, aparat na jeszcze jednym filmie, ale to już jest taki film, starodawny film, taka błona orto. Uważać, między innymi nas interesują te przestrzenie pomiędzy klatkami, które są teraz równe. Zobaczcie, elegancko widać, że wszystko jest w porządku. Tu może tego nie widać, ale na początku tu widać, o. Tu widać, jest taka przestrzeń pomiędzy klatkami, tu jest taka sama. Tak, to są te testowe rolki. Jedna testowa rolka, a to jest ta druga testowa rolka. Także dziękuję bardzo Juskowi za to, że zajął się moim aparatem, za to, że naprawił, ożywił moje cacko i ja teraz właśnie przetestuję ten aparat. Założymy film, wypstrykamy i Wam pokażę efekt końcowy. Mało tego, sami sobie wywołamy film i pokażę Wam efekt końcowy. Potem na pomysł, żeby zamontować do Pentaxa, tak zwany winder, czyli urządzenie, które automatycznie przewija kolejne klatki filmu. Słuchajcie. Fajny bajer, teraz aparat wygląda dużo groźniej. Taki większy zrobił się. No i montujemy. Foma Pana ISO 100, 24 klatki, czarno-biały film. Jeszcze nie mam pomysłu, co będę fotografował. Obiektyw mam zamontowany 50 mm, więc portretowy, więc może jakieś portrety. Ale nie wiem, zobaczę w trakcie, co wyjdzie. Na razie montujemy film. W końcu wybrałem się, żeby wypstrykać tą kliszę do końca. Na razie zrobiłem kilka zdjęć, takich tam rodzinnych. No ale spójrzcie, dzisiaj aura niesamowicie dopisuje. Pięknie zimowa sceneria, do tego bajkowa mgła. No i aparat z czarno-białym filmem może spowodować, że zdjęcia będą ciekawe. Znaczy na to przynajmniej liczę. Co wyjdzie, to zobaczymy później. Właśnie, bo jeżeli wypstrykam tą kliszę, to później pokażę Wam jeszcze w chałupie, jak ja wywołuję te swoje filmy, w jaki sposób. A teraz cykamy. Jeszcze dam Wam taką małą wskazówkę. Jeśli robicie zdjęcia na śniegu, to warto w aparacie ustawić ekspozycję plus 1 EV plus 2 EV, czyli
krótko mówiąc, lekko prześwietlić to zdjęcie. Bo jeżeli damy większą ekspozycję, to ten śnieg będzie taki bardzo biały, jak teraz tam za mną to tło. Ale spójrzcie, co się stanie, jeżeli ustawię prawidłową ekspozycję. Spójrzcie, gdzie to jest tutaj? Muszę kliknąć. Kliknąłem. O! I teraz jest prawidłowa ekspozycja. Spójrzcie, jak ja jestem teraz ciemny, a jakie tło jest takie niejakie, prawda? Cały film już wypstrykany, foma ISO 124 klatki. Jednak nie wszystkie klatki, wydaje mi się, że zostały naświetlone, ponieważ podczas naciągania filmu robiłem pstryk i nie pstrykało. Musiałem drugi raz naciągnąć mocniej i do wtedy to robiło pstryk, więc może być mniej zdjęć. Coś tam, by tak ten mechanizm nie działa poprawnie. I teraz Wam pokażę, jak ja wywołuję takie filmy. Mam przygotowany Corex, czyli urządzenie, w którym się wywołuje film. Ja wywołuję w takim Rodinalu. Możecie znaleźć to na internecie pod nazwą R09 Aqua, firma Aqua Rodinal. Ja wywołuję to w sposób bardzo bezpieczny, bo tutaj jest napisane na opakowaniu, w jakich proporcjach rozrabiać i ile minut wywoływać. Na przykład ten film FOMA 100 jest napisane, że gdzie to jest FOMA 100, w proporcjach 1 plus 25 wywołujemy 3,5 minuty, a w proporcjach 1 plus 50, czyli jedna dawka tego 50 dawek wody, i wtedy wywołujemy to 1 plus 50 8-9 minut. Jak kupuję sobie taką buteleczkę, ona mi starcza na około 15 wołań. Mogę wywołać 15 filmów. Przelewam sobie do takich malutkich buteleczek. W tej buteleczce jest 8 ml, więc tak łatwo policzyć. 120 podzielić na 8 wychodzi 15. Ja rozrabiam to w proporcjach 1 do 100. Jeżeli macie jakikolwiek film czarno-biały, nie wiecie, jaki to jest marki film lub nie wiecie, jak go wywołać, najbezpieczniejszym wywołaniem właśnie jest proporcja 1 do 100. Na 8 ml roztworu daje 800 ml wody. I wywołuję to przez godzinę. Czyli teraz muszę ten film nakręcić na szpulę, ale muszę to zrobić w totalnej ciemności, nawet nie mogę użyć czerwonego światła, więc Wam tego niestety nie pokażę. Nakręcam go tutaj na szpulę, wkładam do koreksu, zakręcam i zalewam moim wywoływaczem i wywołuję godzinę. W międzyczasie co 10-15 minut podchodzę do koreksa, troszkę nim obracam, kręcę, no żeby ten wywoływacz rozszedł się równomiernie po całym filmie. No i po godzinie wylewam wywoływacz, następnie daję przerywacz. Przerywacz to jest nic innego jak woda z octem i na końcu utrwalacz. Utrwalacz mam rozrobiony, przygotowany. Utrwalacz jest z wielokrotnego użytku. No a wywoływać jest jednorazowo, że po każdym wywoływaniu wylewam. I jeszcze mała wskazówka dla Was, w jaki sposób najlepiej przechowywać takie materiały typu wywoływacze, filmy, utrwalacze. No najlepiej, ja przynajmniej to stosuję, ja chowam je w lodówce między tam jajkami a pasztetem. W zimnym miejscu, w ciemnym, żeby ta chemia się nie zepsuła, warto trzymać właśnie ją w oryginalnych pudełkach, a jeżeli przelewamy to do ciemnych jakichś, żeby nie przepuszczała światła. Tak samo przechowujemy filmy, jak i chemię do wywoływania tych filmów. A więc tak prezentują się negatywy. Jak widzicie, tutaj jest parę pusty klatek, tak jak mówiłem, więc ten naciąg nie działa prawidłowo tak, jakby powinien. Ale już wiem chyba, jaka była przyczyna. Nie do końca byłem naciągając ten naciąg. Trzeba go jednak mocniej naciągnąć, puścić i wtedy robi prawidłowo zdjęcia. Także jestem bardzo zadowolony z działania tego aparatu. Dziękuję, Józek, za naprawienie mojego aparatu. Ożywiłeś go, wskrzesiłeś i mogę teraz się nim cieszyć i robić świetne zdjęcia. Może nie wiem, czy świetne. Sami ocenicie, bo zapraszam Was teraz na pokaz tych zdjęć, które wykonałem.